Dzień dobry Państwu. Witam Was. To Dominika, moja asystentka. I ja, Wini, Wasz główny prowadzący. Dalej unboxuję jak zły i również testuję produkty, nowe produkty. Dzisiaj firma zakwasownia.pl. Jak sama nazwa wskazuje, firma, która zajmuje się zakwasami. Jak wiemy, zazwyczaj różne produkty zakwasowe, zakwaszone są pakowane w sposób nudny albo odnoszący się do Waszej babci. Natomiast zakwasownia zmieniła ten styl i na przykład, jak widzicie, macie sok z buraka, zakwas z buraka, zapakowany w taką butelkę, która przypomina wino. Wszystko jest ładne i estetyczne, a teraz sprawdzimy, jak to smakuje. Ale z zakwasami jest jedna rzecz. One nie służą tylko do smakowania, ale przede wszystkim do zdrowego życia. Jak pije się codziennie sok z buraka, to jest się zdrowym i silnym, takim jak ja. Już dawno pewnie by mnie tu nie było, gdyby nie to, że jem dużo zakwasów. No dobrze, od czego zaczniemy? Zaczniemy najpierw od buraka. Zakwas z buraków, chrzanowy. Dominika, mówiłaś, że miewasz czasami problem z zatokami. Podobno to jest doskonały środek na to. Cholera jasna. Udało się. Prawie. Proszę Cię bardzo. Ja też sobie spróbuję. Codziennie rano warto wypić taki sok. Wtedy krew jest zdrowa. I my jesteśmy zdrowi. No dobra, nie lubię takie pysznie. Lubisz? Ewidentnie czuć smak chrzanu i buraka. Może to trochę mnie tam czuć. Włożyłem palec do tego, do szklanki. No i drugi. O, ten się łatwiej otwiera, także bardziej proponuję zakwas z buraków z chili. Łatwiej się otwierają. No i jeszcze mała porcja zdrowia. Tak, na szacika. Zdrówko. Jaśniejszy od mojej. Tak. Jeśli chodzi o smak. Więc jak widzicie, butelkę od chrzanu otwiera się trudniej, ale za to jest lepsza. Tak to jest w życiu. Fajniejsze rzeczy są trudniejsze. Czy jakoś tak. Twoja kombucha. Kombucha, kombucha. Co to jest w ogóle kombucha? Kombucha, co to jest? Napój uzyskiwany ze słodzonej herbaty, poddanej fermentacji przez tak zwany grzybek herbaciany. Inaczej znany jako grzybek japoński lub skubi. Wszystko jasne. Od tego też się podobno jest zdrowym. O. Nowe. O, proszę bardzo. To jest gazowane.
Dobra. Ten jest nawet niezły. Chciałem coś skrytykować i wypluć, ale... Ale nie. Jeżeli do czegokolwiek to porównać, to może leciutko do kwasu chlebowego. Tylko problem jest w tym, że ja kwasu chlebowego nie lubię. To na gorące dni nadaje się świetnie. Nie wiem, próbujemy jeszcze inne kombucze. Jaka jest? Ta jest szat. To tu mamy szata, tej nie będziemy próbować. I kombucza lawendowa. Jak werandy lawendowe. Nie wiem czemu, ale jest dużo restauracji, które się nazywają Lawendowa Weranda. Czujecie coś takiego? W Szczecinie były ze dwie. Albo koło Szczecinie. Nie będzie dobrze, jest to ciężko. Cholera jasna. Nie da się tego otworzyć. Trudno. Spróbujemy po szacie w związku z tym. Jakiego chcesz szata? Czerwonego czy pomarańczowego? Może być na początek. Dobra. Szat, czyli szybkie uderzenie. Zdrowia. Zapomniałem o kimchi. To jest średnie kimchi, średnio ostre. Mam małą uwagę. Mogłoby być troszeczkę twardsze. Poza tym... To jest średnio ostre? Tak.